W dzisiejszym filmie pokażę Wam backstage sesji z mojego pokoju. Już mam przygotowane tło i podłogę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A zdjęcia będę robić Canonem 80D i 50 ze światłem 1.8. Tak jak widzicie, w pierwszej stylizacji Maja miała na sobie białą koszulę i dżinsy. Na początku skupiłyśmy się na portretach. Parametry, jakie miałam ustawione w aparacie, to ISO nieprzekraczające 400 i przysłonę na około 2. Poprzez te zdjęcia chcę Wam pokazać, że nie potrzeba nie wiadomo jakiego sprzętu czy studia w pokoju, wystarczy po prostu jasna ściana, duże okno, żeby było dużo wpadającego światła i tak naprawdę można już działać. W drugiej stylizacji chciałyśmy trochę bardziej poszaleć. Teraz możecie zobaczyć poszczególne elementy stroju mojej modelki. Jesteśmy już po zdjęciach. Kilka razy Maja zmieniła stylizację. Stwierdziłyśmy, że warto spróbować zdjęć w różnych ubraniach. Powiem Wam, że nie było wcale tak łatwo, bo jednak dzisiaj nie ma takiej słonecznej pogody, więc światło w moim pokoju jest dość średnie. W czasie zdjęć zmieniłam obiektyw na kitowy, żeby jednak mieć szerszą tą ogniskową. Zaraz będziemy robić selekcję, zobaczymy, jak to wszystko wyszło. Poddam zdjęcia obróbce, a Wy zobaczycie efekty. Dajcie w komentarzu znać, która stylizacja podoba Wam się bardziej. Czy ta casual, czy może ta bardziej rockowa. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał. Jeśli tak, zostaw po sobie jakiś ślad. Like, komentarz albo suba i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!